Jest czerwiec 1914 roku. Sytuacja w Europie staje się coraz bardziej napięta. Minął zaledwie rok od zakończenia II wojny bałkańskiej, która mimo małego zasięgu wprowadziła niepokój pomiędzy trzy wielkie mocarstwa Europy Środkowo-Wschodniej. Imperium Rosyjskie, II Rzeszę Niemiecką i dualistyczną monarchię Austro-Węgierską. Choć żadne z tych państw nie brało udziału w tym konflikcie, to faworyzowały one różne jego strony. Rosja była protektorem małej, acz walecznej Serbii, zaś Austria widziała na Bałkanach swoje prywatne interesy imperialne. Po II wojnie bałkańskiej sytuacja czasowo się uspokoiła. Serbowie, Bułgarzy, Grecy, Rumuni i Turcy sami rozwiązali swoje problemy. Jednakże Serbia wciąż nie mogła wybaczyć Austrii anektowania Bośni i Hercegowiny od 1908 roku. Ziemie te uważano za rdzennie słowiańskie. W całej Austrii występował ten problem. Była zalepkiem przeróżnych narodów słowiańskich pod kontrolą cesarza Austrii i króla Węgier, 84-letniego Franciszka Józefa. Tendencje narodowościowe wzmocniły się po anektowaniu Bośni. Bośniacka organizacja Czarna Ręka zamierzała terrorem wyzwolić ojczyznę. Za demonstrację siły miało im posłużyć zabójstwo jednej z najważniejszych osobistości habsburskiego dworu w stolicy Bośni, Sarajewie, następcy tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Zamachu dokonał bośniacki student Gavrilo Princip, członek Czarnej Ręki. Po tym wydarzeniu cesarz Franciszek Józef rozkazał ministrowi spraw zagranicznych wystosować do rządu Serbii ultimatum, wymagając się śledztwa w sprawie zabójstwa arcyksięcia i ukarania winnych. Serbia odrzuciła ultimatum, co doprowadziło do wybuchu wojny, na razie serbsko-austriackiej. Decyzja, którą podjął Franciszek Józef, okazała się tragiczna dla całej Europy. W momencie wypowiedzenia wojny w ruch poszła ogromna machina dyplomatyczno-wojenna. Rosja, będąca sojusznikiem Serbii od jej powstania w 1878 roku, pogroziła Austrii palcem, mobilizując największą w Europie armię. Niemcy, związane z Austrią porozumieniem z 1889 roku, już po zabójstwie arcyksięcia w Sarajewie dały Austrii tzw. wolną rękę. Niezależnie od poczynań Austrii wobec Serbii, Niemcy wspierałyby ją. Dlatego też cesarz Niemiec, Wilhelm II, przedstawił Rosji swoje własne ultimatum. Albo Rosja rezygnuje z mobilizacji, albo wypowiedzą jej wojnę. Rosja wybrała drugą opcję. Jako że Rosję i Francję wiązała umowa sojusznicza, Niemcy postanowili zaatakować ją poprzez neutralną Belgię, która była zaprzyjaźniona z Wielką Brytanią. Ona, Rosja i Francja tworzyły trójporozumienie, będące przeciwwagą dla niemiecko-austriacko-włoskiego trójprzymierza. Niemcy i Austria wypowiedziały Rosji wojnę. Plan wojenny rosyjskiego sztabu w sierpniu 1914 roku zakładał uderzenie na Prusy Wschodnie na froncie północno-zachodnim. Do ich podboju wysłano dwie armie, pierwszą zwaną Wileńską oraz drugą zwaną Warszawską. Niemcy dysponowali w Prusach jedynie jedną, 8 armią oraz niewielką ilością artylerii i kawalerii. Większość niemieckich sił zaangażowanych było wówczas na froncie zachodnim przeciw Francji. Pierwsze, większe starcie miało miejsce pod Gumbinnen, polski Gąbin, i wygrane zostało przez żołnierzy pierwszej armii. Zwycięstwo pod Gąbinem znacznie osłabiło morale dowódcy sił niemieckich w Prusach, Maxa von Prittwitza. Zaproponował on wycofanie się za linię Wisły, pozostawiając Prusy Rosjanom. Niemiecki sztab w odpowiedzi zdymisjonował Prittwitza, a na jego miejsce wyznaczył generała Paula von Hindenburga. Dopiero on poprowadził żołnierzy do zwycięstwa w bitwie pod Tannenbergiem. Hindenburg, dzięki nieuwadze i pośpiechu dowódców dwóch rosyjskich armii, Pawła von Rennenkampfa i Aleksandra Samsonowa, zdołał okrążyć i wybić żołnierzy drugiej armii, zaś pierwszą armię odepchnął nad jeziora Mazurskie, gdzie ją pokonał.
Po niecałym miesiącu walk Prusy Wschodnie były wolne od Rosjan. Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja na froncie południowo-zachodnim, gdzie armia Austro-Węgier musiała zmierzyć się z o wiele liczniejszym i silniejszym przeciwnikiem. Mimo początkowych sukcesów pod Komarowem i Kraśnikiem, Austriacy zostali odepchnięci w głąb Galicji. Pod koniec sierpnia Rosjanie zadali klęskę żołnierzom CK Armii pod Lwowem. Ta sama sytuacja powtarza się na początku września pod Rawą Ruską, po czym Rosjanie zajmują Lwów, 3 września. Po krótkim czasie 8 Armia podchodzi pod Przemyśl, największą austriacką twierdzę w Galicji. Działania rosyjskie w Galicji zamierają w chwili rozpoczęcia oblężenia. Tymczasem na froncie północno-zachodnim Niemcy przygotowali ofensywę skierowaną na Warszawę i Iwangorod, Dęblin, która rozpoczęła się pod koniec września. Operacja ta odnosi początkowo wielkie sukcesy, jedna po nieudanym oblężeniu Dęblina i rosyjskiej kontrofensywie w dniu 18 października. Niemcy są po raz kolejny wyparci. W międzyczasie Rosjanie zajęli Bukowinę i po bitwie Rudnickiej podeszli do Karpat. W listopadzie sytuacja na froncie południowo-zachodnim staje się ustabilizowana. W bitwach pod Krakowem i Limanową CK Armia cudem zatrzymuje rosyjską ofensywę w głąb kraju. Natomiast na froncie północno-zachodnim 11 listopada ma miejsce jedna z najkrwawszych bitew na froncie wschodnim. Rosjanie i Niemcy spotykają się na przedpolach Łodzi. Łódź została zajęta przez Niemców 5 grudnia. Była to ostatnia duża bitwa w 1914 roku. Od tego momentu front stabilizuje się na linii Wisły, Bzury i Rawki, a walki przechodzą w wojnę pozycyjną.